Nawet Bareja tego nie wymyślił. Jadąc w siedcach ulicą Pułaskiego i chcąc zaparkować przy ulicy Esperanto, kierowca napotyka znak koniec postoju taksi. Spokojnie, zgodnie z oznakowaniem parkuje i płaci mandat albo ma blokadę na kołach. Nielogiczne, ale prawidłowe. W Polsce bowiem koniec postoju taksji" oznacza jego początek, a początek oznacza koniec. Kierowcy muszą na razie pogodzić się z takim absurdem. Razem z policjantami Komendy Miejskiej w Siedcach w styczniową noc wybrała się na patrol ulicami miasta Justyna Janusz. Kilka godzin jazdy, interwencje. Justynie mocno utkwiła w pamięci kobieta karzą w lakierkach i facet w kurtce z krótkimi rękawami. Inne szczegóły z nocnej eskapady opisała w tekście Nocny Patrol. Śmieci to temat wiecznie aktualny. Tym razem Mariola Zaczyńska opisuje w tekście wpisani do planu jak udało się zakładowi utylizacji odpadów uzyskać status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów. A to oznacza nowe miejsca pracy. Uwaga, niebawem będą zatrudniać, zapowiada autorka. Sąd sądem, ale na początku stycznia, wbrew woli władz i mieszkańców, sąd rejonowy w Sokołowie Podlaskim został włączony w struktury sądu rejonowego w Węgrowie. Nie oznacza to jednak, że budynek sądu także został przekazany węgrowskiemu sądowi. Starosta Sokołowski liczy, że sąd będzie reaktywowany, więc i budynek się przyda. Dlatego też budynku nie oddadzą, pisze Justyna Pycka.